muzeum na 100 metrach kwadratowych. 120, ale to łącznie z zapleczem chyba. Wystawy jest 70, no chciałem uściślić. To jest tak jak takie średniej wielkości mieszkanie. I wy tam za wszelką cenę przy każdej wystawie upychacie co tylko można. To chyba jest największe wyzwanie, prawda? Ta mała powierzchnia. Mój dyrektor Michał Niezabitowski razem z panem prezydentem i z władzami odpowiedzialnymi za lokale komunalne wizytowali ileś tych miejsc, które były jak gdyby w gestii miasta. Nam najbardziej jak gdyby pasowało by wtedy przejęcie dawnego kina Świt czy też Światowid, ale sprawa wyglądała tak, że te budynki nie były własnością jak gdyby gminy miasta Kraków, więc tutaj sprawa umarła śmiercią naturalną i po adaptacji przygotowaliśmy taką małą przestrzeń ekspozycyjną, żeby prezentować, pokazywać wystawy związane z pewnymi elementami, dziedzinami historii Nowej Huty. Czyli w dalszym ciągu nie ma ekspozycji stałej? No na tych 70 metrach, dzieląc to przez 60, wyszłoby, że jeden rok historii Nowej Huty to jest 1 metr kwadratowy, koma, coś tam, coś tam. Myślę, że ważna jest też taka funkcja naszego muzeum, która kładzie dość duży nacisk na edukację. Tak właśnie tu dobrze trafiliśmy i mamy tą genialną frekwencję w porównaniu z innymi oddziałami, że my prowadzimy taką ostrą akcję edukacyjną. Kiedy to na skutek polityki kulturalnej tego miasta ileś lat temu został kupiony budynek kina Świt, zastanawiano się co zrobić, była zaprezentowana jedna wystawa, było Światowid było przedstawienie teatralne zorganizowane przez działającą tutaj w Hucie również nową łaźnię, bo łaźnię nową, bo o tym musimy powiedzieć. I powstała koncepcja Muzeum Historii Polski. Proszę Państwa, ja Państwu mogę z mojej wiedzy na dzień dzisiejszy powiedzieć tak, że jeżeli powstanie to Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Polski, nie Muzeum Nowej Huty, tylko Muzeum Historii Polski, prawdopodobnie Nowa Huta znajdzie się tam na 3-4 planszach, może będzie miała jedną salę. I to będzie cała historia Nowej Huty, którą Państwo w Muzeum Historii Polski będziecie mogli zobaczyć. Misją łaźni jest rewitalizacja Nowej Huty, czyli prowadzenie działalności artystycznej w najszerszy sposób, z wielką różnorodnością. Nie tylko w budynku naszego teatru, ale również można to realizować wchodząc w przestrzenie, które dotychczas tak naprawdę nie zostały tknięte albo tknięte były bardzo dawno temu działalnością artystyczną. No i tak było z kinem Światowid. Po prostu to kino po latach zamknięcia, potem po wystawie 802% Norwy przez jakiś czas stało puste i postanowiliśmy zrealizować swój projekt w tym miejscu. Co ciekawe, oczywiście jest też tak, że to nie są względy tylko i wyłącznie ideowe i misyjne, wchodzenie, ożywianie starych przestrzeni, ale również sens spektaklu tutaj idealnie pasował. Odwołujemy się w spektaklu Wszystkie rodzaje śmierci do pewnych wyobrażeń o kulturze hinduskiej i zaburzenia tej kultury przez Bollywood współczesny, czyli w jakiś sposób kulturę kinową. Paweł Passini bardzo był zadowolony, że wchodzi właśnie w przestrzeń starego kina, które w sposób zupełnie magiczny koresponduje również z tematem spektaklu. Jubileuszowy egzamin maturalny z matematyki. Poziom, Państwo widzicie, zakreślamy odpowiedni poziom. Czas pracy 1 godzina, tam wszyscy widzą, jest napisane. Proszę Państwa, i to co tradycyjnie na maturze jest, proszę sprawdzić, czy arkusz zawiera 12 zadań. VIP to jest nauczyciel matematyki, ABS absolwent. Możecie Państwo korzystać z linijki, cyrkla, kalkulatora oraz obraz tablic matematycznych. Piwo.
Dominika. Przeglądaj sobie. A to jest co? Aha, bo to jest słabo. Ale sinusa liczy, a to trzeba było płasko sinusa. Proszę bardzo, koleżanka, przeanalizuj tę pracę. Mogę tylko się z tym podpisać. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny. Wszyscy zdali z maturę. Gratulacje.